Dziś w nocy nasze oddziały powstrzymały silne natarcia niemieckie z ogrodu Saskiego na linię ulicy Królewskiej. Wskutek ostrzeliwania artylerii nieprzyjaciela wybuchły pożary w domach na Podwiślu, na ulicach Furmańskiej, Browarnej i Leszczyńskiej. Stare miasto. Naloty bombowców niemieckich powtarzają się co kilkanaście minut. Cała Starówka jest pod nieustannym ostrzałem artylerii i granatników. Nasze oddziały utrzymały zakłady Piata. Otwarto także ataki wychodzące z Placu Teatralnego w kierunku Bielańskiej i Pasażu Simonsa. Na terenach zajętych przez Niemców ludność usuwana jest z domów wśród mordów i gwałtów. Uwolnionych przez okupanta częściach Warszawy organizują się już od szeregu dni cywilne władze polskie. Jednym z podstawowych elementów aparatu państwowego jest służba bezpieczeństwa. W tej dziedzinie musimy zaczynać od podstaw. Nie możemy opierać się na kadrach dawnej policji. Ludzie ci są dostatecznie skompromitowani przez swą gorliwość w wykonywaniu zarządzeń okupanta. Czyż jest do pomyślenia, aby ten sam człowiek, który niedawno odbierał paczki dla więźniów i trudnił się donosami, reprezentował teraz tak ważny organ państwa polskiego. Państwowy Korpus Bezpieczeństwa winien przy organizowaniu swych kadr zwrócić na to uwagę, aby nie popaść w konflikt ze społeczeństwem. Thank you.